Monarchie ościenne początkowo patrzyły obojętnie na wydarzenia we Francji. Jednak wraz z radykalizowaniem się nastrojów wśród poddanych Ludwika XVI, ich nastawienie zaczęło zamieniać się na wrogie. W konsekwencji tego dochodzi do wybuchu w kwietniu 1792 roku wojny między Francją a Prusami i Austrią. Próba przeprowadzenia przez Francuzów ofensywy w Niderlandach kończy się kompromitacją. Zdemoralizowana armia odmawia wykonania rozkazów, a żołnierze masowo dezerterują. Za klęski na froncie zaczęto oskarżać króla jako zwierzchnika armii, posądzając go o spiskowanie z obcymi mocarstwami w celu obalenia rewolucji. Główną rolę w pierwszej fazie konfliktu bierze na siebie armia pruska, która w lipcu 1792 roku przystępuje do ofensywy, łatwo zdobywając nadgraniczne twierdze. Na skutek klęsk na froncie oraz w związku z rosnącymi cenami żywności mieszkańcy Paryża wychodzą na ulice. Zaatakowano Pałac Królewski, a Ludwika XVI wraz z rodziną uwięziono. Jego sytuacji nie zmienia nawet sukces błyskawicznie zreformowanej francuskiej armii w bitwie pod Walmi we wrześniu 1792 roku i wycofanie się z wojny Prus. Już we wrześniu 1792 roku parlament zniósł monarchię i ogłosił Francję republiką. Na początku 1793 roku Ludwik XVI został uznany winnym zdrady narodu i skazany na śmierć przez ścięcie na gilotynie. Egzekucja Ludwika XVI ściągnęła na Francję atak właściwie wszystkich ościennych państw. W wojnę na nowo zaangażowały się Prusy, a obok nich Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia i Portugalia. Zawiązał się potężny sojusz, którego zadaniem było obalenie we Francji republiki i przywrócenie starego porządku. Początek 1793 roku był niekorzystny dla wojsk francuskich. Klęska goniła klęskę. Dodatkowo pogłębiały się problemy z żywnością, co powodowało, że wśród najuboższych zaczął pojawiać się głód. Radykalny stosunek rewolucji do kościoła powodował również duże niepokoje społeczne wewnątrz kraju. Wobec narastającego kryzysu zewnętrznego i wewnętrznego doszło do przejęcia władzy w republice przez radykalną grupę rewolucjonistów, czyli Jakobinów. Ich przywódcą był Maksymilian Robespierre. Uważali oni, że jedynym narzędziem, które uratuje rewolucję, był terror, który pozwoli na fizyczną likwidację wszystkich jej przeciwników. Powołano Trybunał Rewolucyjny, który sądził osoby oskarżone o działalność na szkodę rewolucji. Wydawane były tylko dwa rodzaje wyroków – uniewinnienie albo śmierć. Od wyroku nie było odwołania, a wyroki śmierci wykonywano przy pomocy gilotyny. We Francji rozpętała się krwawa masakra. By trafić pod sąd, wystarczył donos lub podejrzenie o nielojalność. Większość rozpraw kończyła się wyrokami śmierci. Pod gilotynę trafili nie tylko wrogowie rewolucji, ale również przeciwnicy polityczni Jakobinów. W rekordowym czerwcu i lipcu 1794 roku na śmierć skazano 14 tysięcy ludzi. Okres rządów Jakobinów nazwano Wielkim Terrorem. Drastyczne metody Jakobinów pozwoliły opanować sytuację wewnętrzną w kraju. Wystawienie ogromnych, jak na ówczesne warunki, armii z poboru pozwoliło na powstrzymanie postępów państw walczących z Francją. Jednak stosowane metody wzbudzały strach, a przez to niechęć większości społeczeństwa. Efektem tego stanu rzeczy był przewrót dokonany w lipcu 1794 roku, w trakcie którego przywódcy Jakobinów z Robespierrem na czele zostali aresztowani i skazani na śmierć. Władze we Francji przejęli umiarkowani zwolennicy rewolucji. Rozwiązali oni Trybunał Rewolucyjny i uchwalili nową konstytucję. Na jej mocy władza wykonawcza spoczęła w rękach pięcioosobowego dyrektoriatu. Prawa wyborcze przysługiwały wszystkim obywatelom, którzy płacili podatki, ale urzędy zatrzymano dla burżuazji. Zachowano jednak główne zdobycze rewolucji – równość wobec prawa, rozdział państwa od kościoła, prawo do wolności oraz swobodę działalności w przemyśle i handlu.